Feralny rejs 1912 roku przeszedł do historii dzięki nazwie statku, który zderzył się w pewnym momencie z górą lodową. Wszyscy wiemy, jak ta historia się zakończyła. Witam Was serdecznie, moi drodzy, w dzisiejszym odcinku naszego cyklu Dawno Temu. We wstępie powiedziałem o historii dzisiejszego bohatera i o tym, że wszyscy wiemy, jak ona się zakończyła. Jest to rzecz jasna prawda, ale podczas dzisiejszego spotkania postaramy się Wam przybliżyć nieco więcej na temat słynnego Titanica, jego zderzenia z górą lodową, bo przecież nie była to tylko i wyłącznie opowieść, na której swoje hollywoodzkie dzieło oparł słynny reżyser James Cameron. Była to rzeczywiście jedna z największych katastrof morskich pierwszej połowy XX wieku. Zanim natomiast przejdziemy do bohatera dzisiejszego spotkania, czyli do Titanica, słów kilka ode mnie, do których się już z pewnością na początku naszych spotkań przyzwyczailiście. Po pierwsze, zachęcam Was do subskrypcji naszego kanału. Po drugie, zachęcam Was do tego, abyście się dzielili wrażeniami w komentarzach pod naszymi odcinkami i nade wszystko zachęcam i nieco uczulam Was na to, abyście zwracali uwagę, czy po dokonaniu subskrypcji naszego kanału otrzymujecie w odpowiednim czasie powiadomienie o zbliżającym się odcinku, bowiem docierają do nas głosy, że niestety nie każdemu to powiadomienie się pojawia. Moi drodzy, wracamy do clou naszego dzisiejszego spotkania, czyli do słynnego RMS, czy też, mówiąc bardziej po polsku, RMS Titanic. No właśnie, będzie on dzisiaj bohaterem wypływającym razem z nami na szerokie wody, ale nie bójcie się, nas z pewnością nie czeka tak tragiczny los jak pasażerów Titanica. Słów kilka na początku odnośnie samej konstrukcji, samej historii tego wielkiego statku, no i samej nazwy, bowiem Titanic, oczywiście ta nazwa zakorzeniła się już nie tylko w historii, w historiografii, ale także i w popkulturze, ale ten skrót, który przed Titanikiem występuje, czyli RMS, to oczywiście skrót od angielskiego sformułowania Royal Mail Ship, i od trzech pierwszych liter tych słów wziął się skrót RMS. Był to statek typu transatlantyckiego, oczywiście brytyjski statek transatlantycki typu Olympic, który został stworzony, wybudowany na zamówienie brytyjskiego towarzystwa okrętowego White Star Line. Formalnie to towarzystwo od roku 1902, czyli od samego początku wieku XX, było pod kontrolą amerykańskiego holdingu Juliusza Pierpota Morgana. Moi drodzy, Titanic był jednym z trzech liniowców klasy Olympic. Miał dwie obok siebie siostrzane jednostki, czyli jedną z nich był już wspomniany przeze mnie Olympic, bowiem to właśnie od nazwy tegoż wielkiego statku wzięło się całe nazewnictwo tej flotyli. No i drugi, czyli Gigantic. No właśnie, trzeba wspomnieć o tym, że po tym feralnym rejsie, no, z którego Titanic jednak nie wyszedł cało, nazwa została zmieniona na mniej pretensjonalną, czyli Britannic. Gigantic, no, bardzo źle się kojarzyła jako wielki, gigantyczny statek, któremu nic nie jest w stanie zagrozić. Jak pokazał los jego siostrzanego statku, czyli Titanica, jednak jest coś mu w stanie zagrozić. Zmieniono wtedy szybciutko nazwę z Gigantic na Britannic. Moi drodzy, głównym projektantem statku, no bo każdy statek oczywiście musi mieć swojego projektanta, był pracujący od wielu lat w stoczni Harland & Wolff konstruktor Thomas Andrews, który dodatkowo był wspomagany przez inżyniera Edwarda Wildinga, który miał w dokumentach dotyczących Titanica miano konstruktora, oraz jeżeli chodzi o architekturę całego statku, to tym zajmował się gentleman o nazwisku Carlisle. Moi drodzy, przechodzimy kroczek dalej, bowiem trzeba powiedzieć o samym etapie budowy tego wielkiego statku Strzępka. Być może nie wszyscy wiemy, czym jest
strzępka, jeżeli chodzi o historię statków, takich wielkich zwłaszcza, jest to oś konstrukcyjna szkieletu statku. Ona została położona oficjalnie 22 marca 1909 roku. Strzępka to, jak widzicie, bardzo ważny, szalenie istotny element każdego statku. Moi drodzy, montaż kadłuba zakończył się w kwietniu następnego roku, czyli w kwietniu roku 1910. W dokumentacji, oficjalnej dokumentacji prowadzonej przez stocznię, statek, który w przyszłości stał się Titanikiem, otrzymał specyficzny numer 401. No, nie był to oczywiście numer 1, bo tak by nam się wydawało, że taki ogromny statek musiał otrzymać numer 1. Nie, to był kolejny statek w rejestrze produkowanym przez konkretną stocznię i tam otrzymał numer 401. W trakcie budowy szkieletu kadłuba i kładzenia poszycia tegoż statku pracowało jednocześnie, uwaga, ponad 3000 robotników. Ogromne pole do manewru mieli ci robotnicy, no i ogromna rzesza ich tam, jak widzicie, pracowała. Kadłub Titanika został wykonany ze stali miękkiej. Podobnie zresztą historia miała się, jeżeli chodzi o płyty poszycia, bowiem no, do ich wykonania używano tak zwanej stali miękkiej, co zresztą w późniejszych latach było wytykane jako błąd, ale do tego wszystkiego oczywiście nawiążemy później. Poszczególne elementy konstrukcji kadłuba łączone były specyficznymi nitami i to zresztą też widać bardzo wyraźnie, chociażby na wspomnianym przeze mnie już filmie hollywoodzkim w reżyserii Jamesa Camerona. Thomas Andrews, czyli projektant Titanica, powiedział kiedyś: potrzeba 3 milionów nitów i wiele potu, żeby zbudować taki piękny statek. Titanic był w nomenklaturze marynistycznej zaliczany do czterokominowców. Lecz no właśnie tutaj trzeba też wspomnieć o pewnej ciekawostce, bowiem czwarty z tych słynnych kominów Titanica był w rzeczywistości atrapą. No, wszyscy być może do tej pory myśleliśmy, że te cztery kominy pracowały pełną parą, aczkolwiek okazuje się, że w konstrukcji samego Titanica czwarty komin był li tylko i wyłącznie kwestią traktowaną jako atrapa. Pod koniec roku 1910 ukończono wreszcie poszycie kadłuba Titanica, no i wtedy zaczęto już powoli mówić o terminie wodowania. W konsekwencji ten termin wodowania został ustalony na 31 maja roku pańskiego 1911. I tutaj też trzeba troszeczkę odkłamać historię związaną z Titanikiem, bowiem nam współcześnie może się wydawać, że wodowanie tak wielkiego, majestatycznego wręcz statku odbywało się z wielką pompą, z rozbijaniem butelki szampana o burtę tegoż statku. Nic bardziej mylnego. Jak się okazuje, wodowanie statku przebiegało w sposób cichy, bez wielkiego zamieszania, bez wielkich uroczystości. Bardzo spokojnie Titanic został zwodowany. Nikt jak gdyby się tym specjalnie ówcześnie nie przejmował, że taki ogromny statek będzie właśnie wodowany. Po jego zwodowaniu flotylla holowników wprowadziła częściowo ukończony statek do suchego doku. Tam miano z kolei zainstalować maszyny, dokończyć nadbudówkę Titanica, wyposażyć wnętrza, no przecież też wszyscy kojarzymy ten wielki statek jako pięknie i bogato wyposażony, no i rzeczywiście zamontować cztery kominy, z których jeden, przypominam, był atrapą. Moi drodzy, ostatecznie, no, poprawki oczywiście nanoszono na tak zwaną za 5-12, jak to zwykle bywa. Ukończono wszystkie te poprawki na niecałe 2 tygodnie przed jego dziewiczym rejsem, który miał rozpocząć się 10 kwietnia roku 1912. Czyli jak widzimy, historia Titanica pokazuje, że te poprawki, które wprowadzamy na ostatnią chwilę, no, towarzyszą wielu elementom naszego życia i naszej historii. Jedna z tych poprawek w widoczny sposób zmieniła zewnętrzny wygląd statku. Pasażerowie oddanego do użytku rok wcześniej statku Olympica, o którym też wspomniałem, żalili się, że kiedy morze jest wzburzone, woda rozcinana przez dziób tegoż statku chlapie im po prostu na pokład.
Dlatego też budowniczowie Titanica przy wykańczaniu go zdecydowali się na pokrycie 2/5 długości pokładu stalową przesłoną, tak aby ta woda rozdzierana przez płynący majestatyczny statek nie wlewała się na pokład, no i żeby pasażerowie mogli wtedy w pięknych okolicznościach toczącego się rejsu obserwować, jak statek zmierza z punktu A do punktu B, nie narażając się oczywiście na zamoczenie. Moi drodzy, w chwili wodowania, czyli w roku 1911, przypominam, Titanic był po Olimpiku, no właśnie, kolejnym największym parowym statkiem pasażerskim na świecie. Tonaż rejestrowy Titanica to 47 tysięcy ton. Tyle w tonażu rejestrowym Titanic miał wpisane, jeżeli chodzi o dokumentację stoczniową. Bardzo, bardzo, jak widzicie, ciężki statek. Od strony technicznej Titanic był bardzo nowatorski jak na tamte czasy, a pamiętajmy, że mówimy o pierwszych latach wieku XX. Cały kadłub został podzielony na 16 oddzielnych sekcji z pełnymi automatycznymi zamykalniami, tak byśmy to powiedzieli potocznie. Chodziło o grodzie wodoszczelne. One w pełni automatycznie miały pracować. W momencie, gdyby odpukać coś się niedobrego ze statkiem działo, po wciśnięciu odpowiednich przycisków w grodzie miały zablokować dostęp wody do kolejnych partii statku. Więc jak na tamte czasy, bardzo innowacyjne i nowatorskie rozwiązanie. Opinia publiczna uważała statek za niezatapialny. No, do dzisiaj zresztą pokutuje to sformułowanie. Jeżeli tylko i wyłącznie słyszymy hasło Titanic, no to jedna z pierwszych myśli, która nam przychodzi do głowy, to to, że to miał być statek niezatapialny. Ale wspomnieć o tym trzeba, że ani firma, która zajmowała się produkcją, wybudowaniem tego statku, czyli White Star Line, ani stocznia, w której ten statek był budowany, czyli Harland & Wolff, nigdy nie użyły tego przymiotnika w opisie Titanica. Nawet w najdrobniejszej reklamie opisującej Titanica nie zostało powiedziane przez te dwie firmy, że będzie to statek niezatapialny. Prawdopodobnie opinie o tym, że będzie Titanic statkiem, który może płynąć po wszystkich wodach i nic mu nie zagrozi, bowiem będzie niezatapialny, rozpowszechniło przedsiębiorstwo Stone & Lloyd, które wyprodukowało grodzie wodoszczelne zamontowane na statku. Te grodzie, o których wspomniałem kilka słów wcześniej. Jego przedstawiciele stwierdzili, że statek wyposażony w takie innowacyjne grodzie wodoszczelne staje się praktycznie niezatapialny. I to stąd najprawdopodobniej wzięła się cała historia o tym, że Titanic ma być statkiem niezatapialnym. Sam konstruktor, czyli Thomas Andrews, podkreślał, że ryzyko zatonięcia owszem istnieje, ale jak stwierdzał, jest ono czysto teoretyczne. Nigdy jednak również nie stwierdził, że Titanic może uchodzić za statek niezatapialny. Ostatecznie slogan praktycznie niezatapialny stał się hasłem reklamowym Titanica dopiero po kilkunastu tygodniach od tego, jak Titanic był bliski ukończeniu. Moi drodzy, na Titanicu, a początkowo także na Olimpiku, pojawiło się tylko 20 szalup mogących pomieścić jedynie 1100 osób będących pasażerami tych statków. Połowa, była to połowa, dosłownie połowa pasażerów i członków załogi. Więc jak sami widzicie, nie za bardzo armatorzy zwracali uwagę na bezpieczeństwo w razie jakiegoś wypadku, jeżeli chodzi o pasażerów. Oszczędzano, mówiąc wprost, na szalupach ratunkowych. Natomiast dodać trzeba, że w tamtych czasach niestety było to jednak normą. Ludzie odpowiadający za budowę statków no niespecjalnie przywiązywali wagę do tego, żeby mocować wiele szalup ratunkowych, bardziej stawiali na to, żeby statek był okazały, żeby szalupy nie zabierały, mówiąc wprost, niepotrzebnie miejsca. Pokłady statku oznaczono literami alfabetu od najwyższego pokładu łodziowego, spełniającego głównie funkcję pokładu spacerowego, a w razie niebezpieczeństwa także ewakuacyjnego. Potem mieliśmy kondygnację, czy też pokład A, w którym znajdowały się głównie salony wypoczynkowe klasy pierwszej, pokład B, C, na których mieściły się kabiny oraz apartamenty podwyższonego standardu klasy pierwszej i pomieszczenia klasy drugiej. Wszystko to było bardzo ściśle rozpisane w konstrukcji Titanica. Pokład D stanowiły jadalnie pierwszej i drugiej klasy obsługiwane przez jedną kuchnię. Następnie pokład E, F i G. G
No to właśnie między innymi pokład przeznaczony dla kabin klasy drugiej i trzeciej, pomieszczeń tychże klas oraz pomieszczeń załogi. Jak widzicie, załoga nie przebywała na pokładzie przeznaczonym dla klasy pierwszej. Najniższymi pokładami były pokład dolny i denny, gdzie mieściły się kotłownie maszynownie i ładownie. To tam właśnie przewożono te wielkie towary, które wypłynęły razem z Titanikiem w dziewiczy rejs. Wizytówką przepychu Titanika była jego wielka, monumentalna wręcz dziobowa klatka schodowa, oczywiście przeznaczona dla pierwszej klasy pasażerów. Schodziła od pokładu łodziowego do pokładu E, choć odcinek pomiędzy pokładami D i E nie był tak ozdobiony, jakby nam się wydawało. Jej sklepienie zdobił z kolejny wielki, przeogromny świetlik z białego szkła. No musiało to wywierać ogromne wrażenie, co zresztą zostało dosyć dobrze zrekonstruowane w filmie Camerona. Moi drodzy, w dzień przedostawało się przez ten wielki, wielki szklany sufit światło dzienne, natomiast w nocy był on podświetlany wielkim, ogromnym wręcz kryształowym żyrandolem. Klatka schodowa została wykończona w stylu króla Wilhelma i królowej Marii i otoczona balustradą w stylu Ludwika XIV, czyli naprawdę pierwsza klasa pasażerów mogła w bardzo przyjemnych okolicznościach wyposażenia wnętrz przemieszczać się po tym pięknym pokładzie. No właśnie, wspomniany przeze mnie element statku prowadził do recepcji klasy pierwszej na pokładzie D, skąd przechodziło się do sali jadalnej, pomieszczenia mającego bagatela 35 metrów długości i szerokość całego pokładu. Wyobraźcie sobie, jak ogromna była to sala jadalna. Pasażerowie klasy pierwszej poza wieloma salonami, restauracjami oraz kawiarniami mieli do dyspozycji także łaźnię turecką, krytą pływalnię, siłownię, salon fryzjerski, co ciekawe, oraz ciemnię fotograficzną. Mogli tam wywoływać także zrobione na pokładzie Titanika zdjęcia. Kabiny pasażerskie przewyższały wykonaniem i wystrojem każdą inną na jakimkolwiek innym statku do tej pory. Klasa pierwsza, poza zwykłymi kajutami, oferowała luksusowe apartamenty urządzone oczywiście w rozmaitych stylach, jeżeli chodzi o wykończenie wnętrz. Natomiast, jeżeli chodzi o kapitanat tego wielkiego Titanika, no to tu wspomnieć trzeba, że mianowanym przez kompanię White Star Line został Edward John Smith, wieloletni pracownik tego armatora, i rejs słynnym Titanikiem miał być dla niego ostatnim przed przejściem na emeryturę. Moi drodzy, przechodzimy krok dalej, ponieważ wspomnieć trzeba cytat z kapitana Smitha, który był kapitanem Titanika. Mówił on: nie potrafię sobie wyobrazić warunków, które mogłyby spowodować zatonięcie tego statku, ani żadnego rzeczywiście poważnego wypadku, jaki mógłby mu się przytrafić. Współczesne budownictwo okrętowe ma już tego rodzaju problemy daleko za sobą. Jakże mroczne i proroczo mroczne te słowa wydają się w konsekwencji tego, co z Titanikiem stanie się podczas jego dziewiczego rejsu. Punktualnie bowiem w południe, 10 kwietnia 1912 roku, długi i głęboki ryk syren Titanika dał znać światu, że nadszedł czas wypłynięcia. Był to także znak dla holowników, aby stanęły w dryf, wydano wtedy rozkaz cała naprzód, a gdy trzy potężne śruby zaczęły się obracać, Titanik zwolna ruszył swoją podróż. Dziewiczy rejs, o którym wspomniałem, miał przebiegać na trasie Southampton, Cherbourg francuski, Queenstown i Nowy Jork. Rzeczywiście, z Southampton do Nowego Jorku ta trasa miała przebiegać. Jak wszyscy wiemy, niestety nie dane było Titanikowi ujrzeć Nowego Jorku. Z Southampton, z którego wypłynął, Titanic wziął kurs na francuski Cherbourg, skąd zabrał z kolei kolejnych 150 pasażerów z mniejszego statku Nomadika. Po godzinie 20 z Cherbourga skierował się na ostatni przystanek w Europie, czyli irlandzkie Queenstown. Moi drodzy, no właśnie, przechodzimy dalej, bowiem krótko przed godziną 23:40, mamy 14 kwietnia roku 1912. Marynarze z Bocianiego Gniazda, który jest elementem symbolicznym dla każdego statku, a mowa tutaj o dwóch marynarzach, czyli Frederiku Flicie i Reginaldzie Robinsonie Lee, zauważają na wprost płynącego Titanika
odcinający się na rozgwieżdżonym niebie czarny zarys. Jak się okazuje, tym czarnym zarysem wyłaniającym się znad tafli Wielkiego Oceanu jest góra lodowa. Pierwszy z nich natychmiast zadzwonił 3 razy gongiem, a następnie zasygnalizował na mostek kapitański specyficzny komunikat, czyli góra lodowa tuż przed nami. Etykieta panująca na statku spowodowała, że jedynym słowem, które usłyszał od oficera Moody'ego, który znajdował się na mostku kapitańskim, było po prostu dziękuję. W tym momencie góra lodowa była już zdecydowanie lepiej widoczna z poziomu mostka kapitańskiego. Zwróćcie uwagę na dramaturgię. Oficerowie krzyczą z bocianiego gniazda, że góra lodowa jest przed Titanikiem i w odpowiedzi słyszą tylko i wyłącznie dziękuję. Jak gdyby oficer z mostka kapitańskiego zaakceptował przekazaną mu informację, zdawał sobie sprawę z tragizmu tej sytuacji, ale etykieta wymagała, żeby stwierdził tylko i wyłącznie to słowem dziękuję. Pierwszy oficer Titanica, czyli William Murdoch, chcąc uniknąć zderzenia, wydał sternikowi Robertowi Hitchensowi rozkaz mocno prawo na burt. Co oznaczało, że statek ma skręcić w lewo, ponieważ w tamtych czasach wydawano komendy nie na ster, ale na rumpel, a maszynowni jednocześnie nakazano całą wstecz, żeby w tym momencie zniwelować styknięcie się, czy też zderzenie, dotknięcie, jakkolwiek by to nie nazywać, z tą mroczną górą lodową. Od zauważenia góry lodowej do momentu kolizji minęło bagatela, albo też nie bagatela, bo bardzo mało czasu, 37 sekund. Od momentu, gdy zauważono na horyzoncie górę lodową, do samego momentu uderzenia przez Titanic w tęże górę. Bezpośrednio w wyniku uszkodzeń woda zaczęła się wlewać do 6 pierwszych przedziałów tego wielkiego statku. Titanic według obliczeń mógł utrzymać się na wodzie przy zalanych maksymalnie 4 kolejnych przedziałach. Równocześnie szybkość napływu wody przekraczała możliwość jej usuwania przez pompy. Mówiąc wprost, zaczął zawodzić bardzo poważnie sprzęt umieszczony na tymże transatlantyku. Moi drodzy, początkowo nikt nie zdawał sobie sprawy z powagi sytuacji. Uderzenie wyczuli jedynie pasażerowie 3. klasy z przedniej części statku, no ci, którzy byli najbliżej tego epicentrum uderzenia w górę lodową. Dla reszty jedynym niepokojącym sygnałem mogło być zastopowanie maszyny, czy też delikatne drgnięcie kieliszka, który akurat trzymali w dłoni. Na oględziny statku udał się niezwłocznie kapitan Smith wraz z okrętowym cieślą, który miał ocenić straty. No i oczywiście Thomas Andrews, który był konstruktorem Titanica, także te szkody począł z nimi oglądać. Kiedy około 20 minut mniej więcej po północy powrócili na pokład, Andrews, czyli konstruktor, stwierdził jednoznacznie, że statek wielki, Titanic, zatonie w ciągu 1,5 godziny. Natychmiast zostaje podjęta decyzja o rozpoczęciu nadawania sygnału wzywania pomocy, czyli słynnego SOS. Za tym wszystkim poszedł rozkaz przygotowania szalup do tego, aby je opuścić i umieścić w nich w pierwszej kolejności kobiety z dziećmi. Moi drodzy, w trakcie tych wszystkich działań w oddali po prawej burcie zostały zauważone światła jakiegoś statku przepływającego. W związku z tym kapitan Smith polecił wystrzeliwać białe rakiety, czy też białe race, które należały do zestawu różnych środków wzywania pomocy na morzu. Tej nocy, czyli tej feralnej nocy, wystrzelono z pokładu Titanica aż 8 rac ratunkowych. No i właśnie, owym statkiem, który został jak gdyby przez wiele lat przemilczany w historii Titanica, miał być statek noszący nazwę Californian. Jego kapitanem był wtedy Stanley Lord. Wieloletnie śledztwo po katastrofie Titanica ujawniło, że mógł on najprawdopodobniej pospieszyć z pomocą tonącemu Titanicowi, ale dowodzony przez kapitana Stanleya Lorda statek nie uczynił tego. No i do dzisiaj jest to jedną wielką zagadką, czy rzeczywiście Californian znajdował się w takiej odległości od tonącego Titanica, aby mógł zdążyć przypłynąć na pomoc jego pasażerom, czy też nie. Jest to wielki znak zapytania.
Pierwszą szalupą opuszczoną na wodę 40 minut po północy była ta z numerem 7. Na 65 miejsc, które zapewniała, zapełniono w niej jedynie 28. Wielkie marnotrawstwo. Początkowo pasażerowie nie byli skłonni do przesiadki z wyglądającego na niczym niezagrożony, spokojny i rozświetlony statek do łodzi ratunkowej. Jak gdyby nie przyswajali do siebie tej myśli, że coś złego ze statkiem się dzieje. Dla nich w pierwszych minutach było wszystko w porządku. Przez cały czas radiooperatorzy Titanica, czyli Jack Phillips i Harold Bright, wysyłali w eter wezwanie o pomoc. Komunikat następował zaraz jeden po drugim i zawierał następującą treść. SOS, MIG, toniemy, potrzebujemy natychmiastowej pomocy. Dramatyczne więc wręcz chwile wśród tych dwóch radiooperatorów. Na wezwanie Titanica odpowiedziało kilka statków, m.in. Maud Temple, Frankfurt i Olympic, który był zresztą siostrzanym statkiem Titanica. Wszystkie jednak były zbyt daleko od tonącego Titanica, aby w porę zdążyć i dopłynąć, by ratować jego pasażerów. Olympic chociażby w chwili zatonięcia Titanica był od niego oddalony aż o 500 mil morskich. Statkiem, który był najbliżej i odpowiedział na wezwanie, była należąca do linii Cunard-Carpathia, która do Titanica miała 58 mil morskich. Dystans ten mogła przebyć w ciągu 4 godzin, co i tak nie pozwalało się w żadnym wypadku jej zjawić na czas, by uratować wszystkich pasażerów Titanica. O godzinie 2:17 zawalił się drugi komin znajdujący się na Titaniku. W tym czasie rury doprowadzające parę pękły, co spowodowało wyłączenie się generatorów prądu na statku na zawsze. Tonący statek spowiły wtedy wielkie ciemności. Jednocześnie narastały złowieszcze odgłosy dobiegające z wnętrza wielkiego Titanika. Statek złamał się w pobliżu śródokręcia tuż przed trzecim kominem, który spadł na pasażerów będących wtedy już w lodowatej wodzie. Dziobowa część statku, która nabrała wody podczas tonięcia, natychmiast poszła na dno. Rufa tonęła wolniej z powodu zgromadzonego wewnątrz powietrza, unoszona pod kątem i przechylona na lewą burtę. Zniknęła pod wodą około godziny 2:22 15 kwietnia 1912 roku. Wrak statku osiadł po godzinie. Cały wrak statku osiadł na dnie Atlantyku na głębokości około 3802 metrów. Dane o ofiarach tego tragicznego rejsu są do dziś niejednoznaczne. W zależności bowiem, jakie źródła będziemy analizować, tam też w tych źródłach wyczytamy różne szacunki dotyczące ofiar. Spośród około 2208 pasażerów i załogi Titanica zginęło około 1496. Przeżyć katastrofę miało około 712 pasażerów. Nie wiadomo właśnie, jaki utwór, bo o nim też trzeba powiedzieć, był grany po raz ostatni przez orkiestrę znajdującą się na Titaniku. Wszyscy wiemy i znamy historię orkiestry z Titanika, która grać miała do końca. Wszystkie hipotezy opierają się bowiem na zeznaniach rozbitków, którzy w czasie, kiedy orkiestra grała ten utwór, byli już poza statkiem, poza tonącym Titanikiem. Najbliżej orkiestry wydaje się, że był radiotelegrafista Harold Bright, a ponadto no właśnie nikt z pasażerów nie miał należytej wiedzy muzycznej, by móc w 100% określić, jaki utwór był grany przez orkiestrę. Wrak Titanica odnaleziono oficjalnie 1 września roku 1985 na głębokości 3802 metrów. Ekspedycja na czele z Robertem Ballardem poświęciła wiele czasu na badanie dna morskiego w celu zlokalizowania wraku Titanica. O godzinie 45 minut po północy 1 września 1985 roku badacze zobaczyli przed sobą fragment jednego kotła parowego. Położenie resztek statku udało się ustalić w ciągu następnych kilku dni. Ostatnią osobą pamiętającą katastrofę Titanica była Lillian Gertrude Asplund, Amerykanka, która w chwili tragedii miała 5 lat. Zmarła 6 maja 2006 roku.
Dwie inne osoby podróżujące Titanikiem żyły dłużej niż Lillian Asplund, ale w momencie samej katastrofy były zbyt małe, by cokolwiek pamiętać. Barbara West, która zmarła 16 października 2007 roku, miała 9 miesięcy, a Melvina Dean, która zmarła 31 maja 2009 roku, zaledwie 2 miesiące. Więc nic z tej tragedii pamiętać nie mogły. Jednak samo to, że przeżyły katastrofę Titanika, spowodowało, że ugruntowała ona niejako ich całe przyszłe życie. I mimo tego, że nic z niej nie pamiętały, były bardzo często kojarzone z tragedią tego wielkiego transatlantyckiego statku. Moi drodzy, na dzisiaj to tyle. Zachęcam Was oczywiście do subskrypcji naszego kanału, do dzielenia się wrażeniami, komentarzami, opiniami, do propozycji kolejnych tematów naszych spotkań. Ale nade wszystko zachęcam Was do wyglądania kolejnej premiery cyklu Dawno Temu.